jak już był ten pomysł, że mają wisieć portrety aktorów, to zacząłem szukać jakiegoś powiązania właśnie z koncertem czy z jakimś występem wokalnym i jakby automatycznie skojarzyło mi się to, że było fajnie, żeby aktorzy wystąpili. No i rozmawiałem na te tematy, a ponieważ część aktorów jest moimi przyjaciółmi i jestem w nimi w takiej codziennej, sympatycznej komunikacji, no to zacząłem opowiadać o takim projekcie i tak się stało, że zwróciłem się też do Moniki Kowalskiej, ponieważ ona robiła wcześniejsze programy tego typu, Noc z Kiczem i nie tylko, czy program poświęcony piosenkom Osieckiej. I jakoś tak się złożyło, że uzgodniliśmy, że będzie bardzo dobrze też powiązane, jeżeli aktorzy występują, żeby połączyć to ze słowem, bo słowo do aktora pasuje do teatru. W związku z tym myśleliśmy, że to będzie program pod tytułem Mistrzowie Słowa. I Monika pod tym kątem zrobiła scenariusz. Mistrzowie Słowa to są wybitni tekściarze polscy, tacy jak Młynarska, jak Młynarski, Osiecka, ale też Tuwim, Gałczyński. Także to wynikało z tego, że po pierwsze wartość słowa była tutaj ważna, po drugie, żeby to powiązać właśnie z aktorstwem i w jakiś sposób z teatrem, bo już te portrety aktorskie tutaj wisiały. No i wszystko zostało tak zaplanowane i zrealizowane. Czy zdanie okrągłe wypowiesz, czy księgę mądrą napiszesz, będziesz zawsze mieć w głowie tę samą pustkę i ciszę. Zaufaj tylko warg splotom, bełkotom niezrozumiałym, gestom w próżni zawisłym, niedoskonałym. Zwieście morze ciągnący ulicami tłum, wódka w parku wypiła. Potraktować to, że wystąpiła grupa przyjaciół, która w jakiś sposób jest ze sobą związana, chociażby wcześniejszymi projektami, które Monika właśnie kiedyś robiła też z tą grupą osób. Okutno, okutno, wybrałoś mnie z uczuć jak płótno. Okutno, okrutne kutenko, odjęłoś mi miłość jak ręką. Za tych, którym zawsze idzie nie tak, kobiety nie te i zimy wciąż złe. My, co mamy ciepłą strawę i kąt, opinię jak łza, przepustkę na ląd. Za kolegów
Warszawie młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Ja się bardzo cieszę z tej imprezy, bo dowiedziałem się, że impreza spotkała się z bardzo sympatycznym odbiorem, że wytworzyła się właśnie taka atmosfera, o którą mi chodzi, że ludzie poczuli się jak gdyby uczestnikami tego miejsca, powiązani w jakiś sposób różnymi nićmi artystyczno-towarzysko-przyjacielskimi. Bardzo się cieszę. Jedynym moim problemem i smutkiem jest to, że właśnie tak mało miejsca jest i dużo ludzi musiało odejść stąd z kwitkiem. No ale część stała, nawet biuro było otwarte, żeby ludzie mogli chociaż postać i posłuchać tego koncertu. Przepraszałem tych, którzy muszą niestety wyjść, bo już nie ma miejsca. Także dziękuję wszystkim i publiczności, dziękuję i dziękuję wykonawcom. To było naprawdę dla mnie duże przeżycie i bardzo miły wieczór. Wystąpili dla Państwa Elżbieta Kuczyńska, Karolina Miłkowska, Anna Łaniewska, Monika Kowalska i Krzysztof Duchalski. Oprawę muzyczną koncertu zapewnił zespół Giga Drum w składzie Artur Gerlach, Marek Zalewski oraz Arek Malinowski. Współprowadzącą programu była Ola Górecka. Najpierw Kwiatuszki wręczę, zespół muzyczny w składzie już wymienionym. Proszę bardzo, Kwiatuszki. Giga Drum. Zespołowi dziękuję szczególnie, dlatego że w tak błyskawicznym tempie zrobili wspaniałą robotę, aranżację. I w ogóle zrobiliśmy to wszystko w bardzo szybkim tempie i jeszcze to fatum chorobowe nas dopadło. No chyba to taki dzień 29 lutego. Jeżeli się artyści zgodzą, to rzeczywiście proszę o bis. Mamy 21 wiek.